I jako się rzekło, jest z nami lekarz, chirurg z wieloletnim doświadczeniem, Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Pan to musi być teraz szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwym człowiekiem, nie narzekam, pani redaktor. Dziękuję bardzo. No nie został pan ministrem zdrowia, w związku z tym wybór padł na kogoś innego i nie pan teraz ma przechlapane. A to nie jest kwestia przechlapania, to jest kwestia bardzo intensywnej pracy. Znam bardzo dobrze pana ministra Adama Niedzielskiego, współpracuję z nim, często spotykamy się, analizujemy i tą sytuację, którą mamy, ale przede wszystkim też myślimy, to znaczy moje zadanie niejako. No dobrze, ale tym, spadek, który zostawił mu minister Szumowski, chyba nie jest najlżejszy, można powiedzieć. Panie marszałku, dlaczego rząd przespał kilka miesięcy, jeśli chodzi o przygotowanie na drugą falę uderzenia koronawirusa? Ja z tym absolutnie się nie zgadzam, pani redaktor. To jest fałszywie postawiona teza. Jesteśmy do tego przygotowani. Cały czas rząd. Poza tym, co było widoczne i o czym mówiliście państwo, i o czym była zainteresowana opinia publiczna, rekonstrukcja rządu, również analizowano cały czas. No właśnie, czas, można, cały można czas, właśnie odnieść wrażenie, że głównie skupialiście się na rekonstrukcji rządu, a nie na tym, żeby przygotować się na drugie uderzenie koronawirusa. To w takim razie, panie marszałku, proszę powiedzieć, co zrobiliście od czerwca na przykład do końca sierpnia, jeśli chodzi o przygotowanie na drugą falę? Ale cały czas jest prowadzona analiza, cały czas są zmieniane również decyzje w zależności od sytuacji epidemiologicznej. No mamy nową w tej chwili sytuację od kilku dni, bardzo duża ilość. Ale nie można jej było przewidzieć. Zakażonych. To były, oczywiście, że my przewidywaliśmy to, cały czas mówiliśmy, że grozi nam druga fala jesienią. Mamy jesień, mamy drugą falę. Dobrze, ale co konkretnie zrobiliście na przykład od czerwca do końca sierpnia? Konkretnie, czy może pan tak wyliczyć? No, pani redaktor, są zakupione respiratory. One są. Jeżeli mówi opozycja, że nie ma, jesteśmy przygotowani, są respiratory w dużej ilości. Mam nadzieję, że tych respiratorów wystarczy. Bo ale mam nadzieję, ale nie jestem pewien, czy tak będzie. Pani redaktor, widzieliśmy sytuację, jaka była wiosną w krajach, które mają system opieki zdrowotnej zdecydowanie lepszy od naszego polskiego i widzieliśmy, że tam brakowało respiratorów. No dobrze, respiratory to raz, ale dwa. Ja mam taką nadzieję, że tych respiratorów nie zabraknie. I również analizowano cały czas sytuację epidemiologiczną i w zależności od trendów, które były badane cały czas, no, ustalano nasze zachowania i nasze przygotowania. Przygotowania zmieniamy również tą taktykę. A czy to nie są jednak działania podejmowane ad hoc właśnie? No, trochę w panice. One są podejmowane. Trochę w panice. Nie, no nikt nie ma. No, nie, ale chwileczkę, no ale w czerwcu bardzo, to jeszcze słyszeliśmy, jeszcze, że wirus w odwrocie, wszystko jest fantastycznie, odnieśmy sukces, mega sukces w walce z koronawirusem. A no bo tak było, ale mówiliśmy również i to było przecież wyraźnie słyszalne, że grozi nam z dużym prawdopodobieństwem druga fala. I ona jest na całym świecie, w całej Europie, więc wiemy doskonale, że nie dotyczy tylko wyspowo Polski, tylko dotyczy całej Czyli Europy. Czyli pana zdaniem wszystko jest w porządku, mimo że szpitale po prostu tracą swoją wydolność? Nie, byłoby wszystko w porządku, gdybyśmy nie musieli walczyć z koronawirusem, gdybyśmy mogli normalnie pracować w placówkach służby zdrowia, gdyby normalnie pracowała podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna i szpitale, no byłbym szczęśliwy. A czyja to jest wina, że nie pracuje? No, mamy koronawirusa, no więc no, pracujemy zupełnie w innych warunkach. I pani, przecież rozmawiamy inaczej. No, też bym bardzo chciał być w Radiu Z, zupełnie inaczej rozmawia się bezpośrednio, inaczej rozmawia się przez połączenie internetowe. No, mamy zupełnie inną sytuację, no więc do tej sytuacji byliśmy przygotowani, jesteśmy cały czas w trakcie analizowania tego, co się dzieje, jakie są trendy, nie tylko w Polsce, ale również i na świecie. I bardzo ważne jest to, panie redaktor, że cały czas posiłkujemy się. To nie są decyzje polityczne, bo czasami... Czym się posiłkujemy? Posiłkujemy się specjalistami, ekspertami, osobami, które znają się na wirusologii, znają się na epidemiologii. Bardzo ważne jest... A czy anulowanie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej było błędem? W tamtym okresie akurat nie było błędem, bo mieliśmy zupełnie inny okres Tylko, że nastąpiło epidemii. Rozprzężenie.
A tutaj mentalnie to musimy zmienić nasz stosunek na pewno i to wszyscy, i to do wszystkich radiosłuchaczy Radia Z. Apeluję o przestrzeganie wszystkich zaleceń. One są niezwykle istotne. No jak prominenci Prawa i Sprawiedliwości niechętnie nosili maseczki na przykład. Podczas zaprzysiężenia rządu na przykład prezes w pewnym momencie nie miał maseczki, chociaż wszyscy inni mieli. Pani redaktor, ja jestem chirurgiem z prawie 40-letnim doświadczeniem. Przy każdej operacji mam maseczkę. No ale zdarza się taka sytuacja, w której idę do sklepu i nie mam maseczki, wracam do samochodu, muszę ją założyć. No to teraz dostanie pan karę. Słucham? To teraz dostanie pan karę. Nie, no karę, no pani redaktor, no mam nadzieję, że będę pamiętał. No, mam już trochę lat, ale myślę, że będę pamiętał, będę zdyscyplinowany i bardzo apeluję do wszystkich, bo to w naszych rękach jest bardzo dużo. To nie jest kwestia... Walka z koronawirusem to nie jest zadanie tylko dla premiera, rządu, ministra, lekarzy. My wszyscy, ale my przede wszyscy wszystkim, Polacy ale możemy, przede wszystkim. Przede wszystkim jest to jednak zadanie dla rządu. A czy Przemysław Czarnek, przyszły minister edukacji, złamał prawo? Pani redaktor, nie możemy mówić, że to rząd, że to wszystko od rządu zależy. Nie, to bardzo dużo zależy od nas, od tego, jak postępujemy, w jaki sposób reagujemy na obostrzenia, na te zalecenia. No dobrze, ale to, czy rząd robi zapasy, czy dobrze organizuje pracę służby zdrowia, to też wszystko zależy również od Ministerstwa Zdrowia. A czy Przemysław Czarnek, przyszły minister edukacji, złamał prawo? Panie redaktor, przede wszystkim tak, no ja słyszę to już od samego początku, wtedy kiedy dowiedzieliśmy się o tej nominacji. Nie, ja pytam, czy powinien był odwiedzić swoją babcię, czy nie powinien był odwiedzać swojej babci. W momencie, kiedy zwykły Kowalski ma z tym problemy. Ale jakie? Żadnych problemów nie ma. Jeśli ktoś jest, ja pracuję w szpitalu, więc wiem, jeśli ktoś jest w ciężkim stanie i rodzina pragnie odwiedzić osobę, która jest w ciężkim stanie, nie ma żadnych przeszkód. Oczywiście też w rygorach sanitarnych to się odbywa. Także takie odwiedziny w takich stanach, kiedy jest stan krytyczny, ciężki, rodzina chce się pożegnać z chorym, czy chce być przy ciężko chorym. Czyli pana zdaniem poseł Czarnek miał do tego prawo, tak? Miał, jeżeli był na kwarantannie, to nie miał prawa, absolutnie. No, złamanie kwarantanny grozi. Ale mówił, kara, że nie był na kwarantannie. 000. No nie był, no więc nie grozi mu kara żadna. No to, ale dwa dni później okazało się, że prawie cały oddział jest zakażony. A cóż ja mogę wiedzieć, pani redaktor, co będzie za dwa dni? Ani pani redaktor, ani ja nie wiemy, w jakim my będziemy stanie, czy będziemy chorzy, czy no dobrze, będziemy ale czy to nie świadczy, że są jednak równi i równiejsi możemy... takie zachowanie pana posła Czarnka? Ale znaczy, no pani redaktor... No skoro wojewoda lubelski zakazał odwiedzin w szpitalu już, w szpitalach już w marcu. Ale są wyjątki, są sytuacje, w których, powtórzę jeszcze raz, w stanach ciężkich, za zgodą lekarza, dyżurnego, ordynatora, rodzina może odwiedzić chorego. To jest zupełnie naturalne. Rzadko taką decyzję wydajemy, bo ja pracuję w szpitalu i rzadko takie decyzje wydajemy, bo nie chcemy transmisji. Przed chwilą słuchałem w Państwa wiadomościach przecież informacje ze szpitala. Rzecznik prasowy szpitala wyraził się jednoznacznie, że to źródło nie może być zidentyfikowane. Nie może być zidentyfikowane i najprawdopodobniej nie jest zupełnie związane z panem ministrem. Pan marszałek Karczewski bronił pana posła Czarnka. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, dziękuję na Radio Z.pl. Pan marszałek z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Życzę dobrego dnia. Ale czy powrócę teraz jeszcze do tej sprawy dotyczącej posła Czarnka, ponieważ są pytania słuchaczy. Piotr pyta, czy jako lekarz potępia pan to, co zrobił poseł Czarnek? Nie potępię, bo jeżeli była sytuacja krytyczna i pan poseł, minister INSPE chciał odwiedzić i były takie uzasadnienie, no to tak jak mówiłem w tej części radiowej, jest to zupełnie naturalne. Jest zawiadomienie do prokuratury. Adam Szłapka, poseł Koalicji Obywatelskiej, złożył doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez Przemysława Czarnka. Nie będę tego komentował zupełnie. No cóż, złożył, bez sensu. Jednak sieć była zbulwersowana. Wiele komentarzy w sieci. Ale pani redaktor, no to powtórzę. No przed chwilką pani, która jest rzecznikiem
tego, rzecznikiem prasowym tego szpitala wyraźnie powiedziała, że co innego, to źródło co innego, nie było zupełnie czy rzeczywiście, czy był źródłem zakażenia, czy nie był źródłem zakażenia, czy to nie było nadużywanie swojej pozycji w związku z tym, żeby odwiedzić krewnego w szpitalu w czasach pandemii. Ja zacytuję jeszcze profesora Krzysztofa Simona. Na pewno pan słyszał to nazwisko. Wiadomo, o kogo chodzi. Jest to dolnośląski konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych. Świetny ekspert, znakomity lekarz. Wiadomo, że nie ma odwiedzin, złamał przepisy, złamał prawo i powinien za to odpowiedzieć. To jest zdanie profesora Simona. Ale pan profesor, z całym szacunkiem, bo bardzo cenię pana profesora i te uwagi, które słuchuje się, są bardzo cenne. Natomiast no, tutaj pan profesor nie zna szczegółów. No, trzeba poznać szczegóły. Ja bym nie wydawał takich, nie ferował wyroków. Ja tylko przypomnę, że na wiosnę premier Holandii zastosował się do rozporządzenia, które sam wydał i nie odwiedził swojej mamy, która umierała w domu opieki. Bo chciał być taki jak inni obywatele, po prostu. Pani redaktor, no muszę trzeci nie, raz to są sytuacje, to są sytuacje, ja sobie zdaję sprawę. Każdy chce odwiedzić swojego krewnego, zwłaszcza jak jest w ciężkiej sytuacji w szpitalu. Tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście każdy ma taki równy dostęp i czy to nie jest tak, że co wolno wojewodzie, to nie tobie narodzie, po prostu. Panie redaktor, trzykrotnie już odpowiedziałem na to pytanie. I nie będzie pan opowiadał dalej. A czy likwidacja... No cóż mogę powiedzieć. Też nie znam szczegółów, nie wiem w jakich okolicznościach, nie wiem w jakim stanie była babcia. Nie wiem, czy pan minister Inspetam był i jak był. To zupełnie nie. No napisał na Twitterze, że to było z zachowaniem reżimu sanitarnego. No z zachowaniem wszelkich zasad. Ale co miał napisać? No napisał, co napisał. A czy likwidacja szpitali... No ale tak było. Czy likwidacja szpitali jednoimiennych była błędem? Ale to nie jest likwidacja, to jest po prostu zmiana taktyki, no dobrze, zmiana ale wycofano się z tego pomysłu. Kiedy przyszedł nowy minister Niedzielski, wycofał się z tego pomysłu. Ale tak, bo mamy zupełnie inną sytuację, panie redaktor. No być może będzie potrzeba więcej łóżek dla chorych z koronawirusem i ta decyzja jest podyktowana tym, aby pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji, mieli możliwość przyjęcia do oddziału. Ale środowiska medyczne krytykują ten pomysł, bo uważają, że to będzie generować problemy i że wojewoda powinien tak na dobrą sprawę koordynować ruch chorych, bo ma najlepsze informacje. No sam wojewoda tego nie zrobi, ale sam wojewoda nie jest w stanie koordynować wszystkich postępowań w zakresie swojego... Ja nie mówię, że on osobiście, tylko po prostu w jego urzędzie, że powinna być jakaś komórka, która się tym zajmuje. No ale to nikt lepiej tego nie zrobi jak lekarz, który jest na miejscu i ten zespół, który jest i który wie, jaki jest stan obecny, stan na chwilę. Na pewno jest potrzebny i z tym się zgadzam, pani redaktor, że jest potrzebny, taki jak kiedyś był lekarz wojewódzki, który dysponował i do którego można było zadzwonić. Sam to z praktyki znam, wiem, można było w ciągu dyżuru zadzwonić i prawda, ustalić miejsce przetransportowania chorego, jeśli szpital, w którym pracowało, się nie spełniał warunków. Ale myślę, że tak będzie i że taka koordynacja będzie, bo bardzo ważna jest. I tutaj się z panią redaktor absolutnie zgadzam, że koordynacja ruchu chorych, bo nieładnie to się nazywa, ale tak to brzmi brzydko, ale w praktyce oznacza możliwość ustalenia miejsca przyjęcia i transportu chorego jest bardzo potrzebne. A pan jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem, o czym wspominałem na początku, to czego się najbardziej obawia? Najbardziej obawiam się paniki. Najbardziej się obawiam tego, co dzieje się w naszych głowach. To chyba jest najważniejsze. I tutaj jest potrzebna nasza praca, cierpliwość, konsekwencja, dyscyplina. Widzieliśmy tą dyscyplinę na samym początku. No Polacy byli przestraszeni, wystraszeni i stosowali się do wszystkich. To teraz też mają się wystraszyć, tak? Jak codziennie widzimy, że najpierw 3000 zakażonych, 75 zgonów, potem 76 zgonów. Ale... Panie redaktor, właśnie na samym początku powiedziałem, że najbardziej obawiam się paniki, strachu. To właśnie tego należy uniknąć. I tutaj przepływ informacji. No ale powiedział pan, że na początku obywatele byli zdyscyplinowani, dlatego że się przestraszyli. Tak, ale teraz nie chciałbym, żeby to przez strach, tylko przez racjonalne podejście i pragmatyczne podejście stosować się do wszystkich zaleceń. Bardzo prostych,
oczywistych i tu powinniśmy sobie wszyscy zdawać z tego sprawę i myślę, że to jest zadanie nasze, lekarzy, dziennikarzy, polityków, dbajmy o to i przekazujmy sobie również wzajemnie informacje i życzliwością traktujmy siebie nawzajem, bo nie możemy narażać innych osób. Ja wczoraj byłem po dyżurze. A pan cały czas ma dyżurze w szpitalu, tak? No cały czas nie, pani redaktor, tylko od czasu do czasu. Nie, mówię, że cały czas. Ale, no to jak często pan dyżuruje w szpitalu? Ale pani pyta się, czy cały czas? Znaczy cały czas w tym sensie, że odkąd pan zapowiedział, że będzie pan dyżurował, to do... dyżurów, 7 dyżurów, 8 dyżurów. W miesiącu? Różnie, różnie, no różna ilość, w zależności od potrzeb. Pomagam kolegom, bo chcę ich wspierać. Okres wakacyjny był trudniejszy, więc miałem więcej. Teraz mam troszeczkę mniej dyżurów, będę miał więcej. I jak wygląda organizacja pracy w szpitalu u pana? No jest, no jest zupełnie inna praca. No, przestrzegamy wszelkich zakazów, reguł. Wszyscy pacjenci zgłaszający się do szpitala, bo obok mamy nocną pomoc, a ja pracuję w izbie przyjęci w oddziale, więc ci chorzy są przyjmowani. No, sprawdzamy, jest wywiad epidemiologiczny, sprawdzana temperatura. Ja wszystkich pacjentów, którzy zgłaszają się, badam. Też nie wiedząc, czy ten pacjent jest zakażony, czy nie. Ale pan jeszcze wykonuje operacje? No, oczywiście, że tak. No, jestem chirurgiem 40-letnim doświadczeniem, więc również operuję, asystuję. I proszę przypomnieć, gdzie jest ten szpital, w którym pan pracuje? Ma pan dyżury? Szpital, w którym pracuję, to jest szpital w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam pracuję od blisko 40 lat. A skoro jest tak dramatycznie, panie marszałku, to dlaczego nie są zamykane? Ale nie, pani redaktor, nie używajmy słowa dramatycznie. No, nie, przepraszam. No nie, no ponad 4000 zakażeń, no to jednak robi pani wrażenie. Pani redaktor, sytuacja dramatyczna, to jest to sytuacja dramatyczną obserwowaliśmy we Włoszech i w Hiszpanii. Tam był dramat, dlatego że lekarz musiał decydować, komu podłączyć, a komu nie podłączyć respiratora. To jest dramat. No u nas też zaczynamy słyszeć o takich sytuacjach, że brakuje respiratora i trzeba go szukać w innych szpitalach. Kochana pani redaktor, kochani redaktorzy, kochani dziennikarze, nie róbmy paniki, nie dramatyzujmy. Ja dziś przejrzałem prasę, tam jest dramat pokazany, nie ma dramatu. Ludzie, nie ma dramatu. Jest sytuacja trudna, ale patrzmy na to bardzo realistycznie. No ale wczoraj pan premier w odróżnieniu od tego, co mówił w czerwcu i w kampanii wyborczej, że wirus jest w odwrocie i że nie bójcie się i idźcie głosować, drodzy obywatele i obywatelki, to wczoraj minę miał jednak nie tęgą i mówił, że jesteśmy jednak o kilka kroków przed tym, jak może zabraknąć miejsc w szpitalach i łóżek i nie tylko. Jak zabraknie, to będę mówił, że jest dramat, ale nie ma dramatu i pani redaktor, proszę nie mówić, że mamy do sytuację dramatyczną. Mamy trudno, mamy ciężką, ale od nas wszystkich zależy, czy do tego dramatu dojdziemy, czy nie dojdziemy. No to samo mówił również minister Niedzielski, minister zdrowia. No powiedział to dobrze, w państwowej telewizji, że dochodzimy do wytrzymałości systemu. To są jego ale słowa. Ja sobie ich nie wysyłam z palca. To nie jest moja ocena i diagnoza sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia. Wracając do naszej rozmowy. Czy w takim razie to nie był błąd, że szkoły zostały otwarte? Czy to się nie przyczyniło błąd, również widzimy, do nie ma tam, wzrostu liczby zakażonych? Nie ma to wpływu. Jeśli pojawią się takie ogniska i tych ognisk będzie wiele, to pewno dojdzie do zamknięcia szkoły i do powrotu do nauczania zdalnego. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale zobaczymy. To są decyzje, które rząd będzie podejmował, nowy minister, jeszcze stary, później nowy minister oświaty, no razem oczywiście z panem premierem i ministrem zdrowia. A czy pan minister Szumowski nie pokrył sprawy? Ale gdzie? Pan minister Szumowski... No w sierpniu odszedł po prostu. Zostawił ten cały bałagan. Salwował się ucieczką. Wiedział, co się święci. Nie było to pani określenie, że był bałagan. Nie było bałaganu. Jest wszystko poukładane. Pani redaktor... A pamiętamy jednak afery i z maseczkami, i z respiratorami. Afer nie było. No, były. Pani redaktor, no w całej Europie kupiono, cała Europa. Znaleźliśmy się w sytuacji bardzo trudnej.
Nikt nie ma w magazynach milionów maseczek, bo jest to po prostu niemożliwe. Nikt nie ma i nie magazynuje i nie kupuje na zapas respiratorów, bo to jest zupełnie naturalne. Znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, nadzwyczajnej, w sytuacji, która nas wszystkich na całym świecie zaskoczyła. I w Stanach Zjednoczonych, i we Włoszech, i w Hiszpanii. Przykład Stanów Zjednoczonych naprawdę rzeczywiście jest tutaj porażający. Można powiedzieć, trudno sobie wyobrazić, że niby największe mocarstwo świata, a tak nie mogło sobie poradzić z walką z pandemią. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności, mówimy o odpowiedzialności zbiorowej, nas wszystkich, to również i politycy powinni być odpowiedzialni. Ja z przerażeniem patrzę na Senat, w którym organizowane są niedawno 100 senatorów zostało zaproszonych. No dlaczego? Po co? Jest zakaz organizowania wszelkich konferencji. Rozumiem, że szpila wbita w marszałka Grodzkiego. Ale to jest przykład nieodpowiedzialności, przykład lekceważenia tej sytuacji, jaka jest. I to apeluję bardzo do wszystkich polityków i do wszystkich osób, jeśli są jakieś zgromadzenia, które można odwołać, można się nie spotykać. Ten przykład mój, wracałem z dyżuru, bo pani mi nie pozwoliła dokończyć. Wracałem z dyżuru i pojechałem do swojej rodziny, do swojej córki na kolację. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że da mi kolację przygotuje i dała mi przez okno w samochodzie. Jednak ma małe dziecko. Obawiała się. I to myślę, że to bardzo dobrze. Tak, byłem trochę zaskoczony, ale myślę, że to jest postawa dobra, że tak powinniśmy postępować. Zrezygnować ze spotkań, z przemieszczeń się, które są niepotrzebne, z wizyt. Na przykład pan marszałek Grodzki wybiera się zupełnie nie wiem po co do Włoch. No, już raz był we Włoszech, teraz po raz drugi jedzie. Uważam, że niepotrzebne są wizyty. Ja nie słyszałem o wizytach zagranicznych innych polityków, więc tutaj naprawdę wszyscy powinniśmy postępować z wielką ostrożnością, z wielką odpowiedzialnością i być bardzo cierpliwi. A dlaczego gastronomia ma działać tylko do 22? To po 22 już dopiero się wirus uaktywni, a to do 22 to nie będzie działał? No pani redaktor, no cóż... No szereg takich pytań jest również w internecie, no po prostu Polacy się zastanawiają. Wie pani, no oczywiście, że czytałem to pytanie do pani redaktor. No, do pana. Skierowane do pani redaktor. Ale to pani pana. Redaktor mi je zada. Tak. Po godzinie 22, jak to pani redaktor i państwu powiedzieć, no w lokalach gastronomicznych no już jeśli dłużej się przebywa, więc te rozmowy są już bardziej indywidualne, zindywidualizowane i jestem przekonany, że to jest dobry pomysł. Bo tak pan po prostu jakoś na okrągło. Ale wie pani, opowiada. Ale na całym świecie tak. Ale znaczy chodzi panu o to, że ludzie spożywają coraz więcej alkoholu, w związku z tym alkoholu i już, szwankuje tak, taka dystans, samokontrola? Bardzo, bardzo często ten dystans jest nieprzestrzegany, także to jest bardzo dobre. Ale równie dobrze można się mówić o godzinie 19. Nie tylko u nas. Wybaczy pan, panie marszałku, o 19 też można redaktor, zalać, tak jest. No dobrze, to dyskutujmy, ale to myślę, że nie ma sensu. W innych krajach również są podobne przepisy, więc warto wzorować się również i na dobrych innych przykładach. Pytanie od słuchacza. A gdzie można kupić szczepionki na grypę? No mamy kłopot, jest mało szczepionek. W ubiegłym roku ponad 100 tysięcy musieliśmy zutylizować. I dlatego chcieliśmy być tacy oszczędni, że postanowiliśmy w tym roku nie kupić więcej, chociaż przewidywaliśmy, że nadciąga druga fala epidemii. Nie. Zakup szczepionek, pani redaktor, nie. Pani redaktor, zakup szczepionek nie jest ani z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc, tylko z wyprzedzeniem. Oczywiście, że zakupy dokonywane są na wiosnę, jeśli chodzi, są nie tyle dokonywane, ile są składane zamówienia na zakup. Wcześniej, to są z rocznym wyprzedzeniem bodajże, nie wiem tego dokładnie, na pewno z dłuższym okresem niż pani redaktor mówi, więc nie wiedzieliśmy. Doktor Rzesiowski mówił, że to się składa zamówienie właśnie na wiosnę. No, ale na wiosnę też jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie, jaka będzie sytuacja. Także no, nie wiemy, jaka będzie sytuacja za dwa dni. Tym bardziej nie można przewidzieć sytuacji w perspektywie
półrocznej czy rocznej. Ja mam nadzieję, że tych szczepionek będzie więcej. Na pewno one są potrzebne. Ja szczepię się od ponad 15 lat. Pan marszałek to jest człowiek jednak, który ma duże nadzieje, naprawdę jest optymistą. Ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jeżeli chodzi o organizację służby zdrowia w walce z COVID-19. I że będzie więcej szczepionek, chociaż najwięcej będzie ich ponad 2 miliony. A powinna się zaszczepić jednak zdecydowana większość obywateli. I Polacy chcieliby się zaszczepić akurat w tym roku, ponieważ skoro wychodzi minister zdrowia i mówi, drodzy rodacy, trzeba się szczepić na grypę, bo to nam pomoże w zwalczaniu również COVID-19, bo będziemy wykluczać po prostu na przykład, że pacjent jest chory na grypę albo nie jest, jeśli był zaszczepiony albo nie był. No a tutaj po prostu ludzie by chcieli, tylko nie mają po prostu gdzie kupić tych szczepionek. No taka prawda. Niebawem mają być dostawy i mam nadzieję, że te szczepionki będą dostępne. Sam się zaszczepiłem nie dlatego, że... Widzieliśmy, pochwalił się pan tym na Twitterze. Nie, ja się chwalę, pani redaktor, od wielu lat tym. I to nie jest chwalenie się, tylko promowanie szczepień. W naszym społeczeństwie coraz silniejszy jest ruch antyszczepionkowy, więc ja chciałem zachęcać i będę zachęcał również w następnym roku do tego, aby się szczepić. Bo szczepienia wyeliminowały na świecie bardzo wiele chorób, bardzo wiele śmiertelnych zagrożeń cywilizacyjnych. Nie będę już mówił tutaj, jakie to choroby, ale wiele chorób zniknęło, bądź prawie zniknęło. Chociaż cały czas jest jakaś rzesza ludzi, która uważa, że szczepionki są po prostu B i że należy ich unikać. A czy Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad senatorami? Nie, dlaczego? Pani redaktor, nie określałbym tego. No, senatorowie dyskutują, debatują. Ale pojawiają się kolejni senatorowie, którzy mówią, że nie poprą tej ustawy futerkowej w takiej postaci, jak ona jest, albo w ogóle. Zobaczymy. To tak jak mówiłem, nie chcę przewidywać przyszłości. 13 mamy posiedzenie, będziemy mieli klub, będziemy rozmawiać. Mamy ustalone już pewne poprawki. A jakie będziemy to poprawki? Je zgłaszać. Poprawki między innymi o odszkodowaniach dla rolników, którzy poniosą straty w wyniku zakazu uboju rytualnego. To a będzie wydłużony ten okres likwidacji biznesu? Nie słyszałem o takiej poprawce, choć poprawek w Senacie będzie bardzo dużo. Słyszałem już o ponad 200 rozpatrywanych poprawkach. Nie wiem, czym zakończą się posiedzenia komisji w poniedziałek, bo w poniedziałek będzie komisja ustawodawcza jeszcze debatowała nad tą ustawę. Tak, bo była wczoraj, ale o godzinie 17 zakończyła posiedzenie i przełożyła to posiedzenie na poniedziałek i o godzinie 12 wznawia obrady. Więc trudno jest mi przewidzieć w tej chwili, jakie będą te poprawki, jak dużo będzie tych poprawek. Ale jeśli część senatorów się zbuntuje, to co wtedy ich czeka? Jakie będą konsekwencje? No, podejrzewam, że takie, jakie były konsekwencje w stosunku do posłów. Czyli będą zawieszeni w prawach członka będą partii, tak? Będą zawieszeni, tak. No ale niektórzy mówią, że nawet jeśli będą zawieszeni, to zagłosują przeciwko tej ustawie. No dobrze, no ale pani redaktor, no, mamy dyscyplinę, rozmawialiśmy o tej dyscyplinie, mieliśmy spotkanie klubowe. W tej chwili w Senacie jesteśmy jeszcze przed podjęciem ostatecznych decyzji co do przyjęcia poszczególnych poprawek. Tak jak mówię, będzie ich bardzo dużo. Nie wiem, czy to są poprawki niewykraczające poza zakres przedmiotowej ustawy. Trudno jest mi się w tej chwili odnosić do trybu, bo na pewno jest to bardzo... Stała się ustawa... Dla mnie jest zupełnie oczywista, no zresztą oczywista również i dla posłów. No większość, no tutaj nad tą ustawą uzyskano takie porozumienie ponadpolityczne, co bardzo nas ucieszyło. No dobrze, ale prawda? Jest też mnóstwo przeciwwskazań dotyczących chociażby działalności po prostu poszczególnych przedsiębiorców. A czy pożegnaliście się już ze wsią w kontekście głosowań nad tą ustawą? Ja mieszkam na wsi, pani redaktor, mam ciągły kontakt z mieszkańcami wsi. I nie mają wam za złe, generalnie, że forsujecie te ustawy? W poniedziałek. No ale przecież są protesty, widzi pan, co się dzieje na ulicach. W poniedziałek. Kolejny protest będzie w środę.
spotykamy się z, w środę, to będzie już albo, po albo we wtorek, tej ustawy. Albo we wtorek. Myślę, że we wtorek. We wtorek, tak. No we wtorek, jestem tak. Organizatorem, tak. Bo chyba 13 to jest to wtorek. Jest wtorek. My we wtorek będziemy obradować. To są didaskalia, ale podejmować. Będzie protest kolejny. No nie, więc no, to rozumiem, to, że jednak mieszkańcy wsi są niezadowoleni. A były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski na łamach prasy powiedział tak. Jak można popełniać taką głupotę i rezygnować z wielkiego, z wiernego elektoratu? Jestem przekonany, że tak dużo dobrych rzeczy zrobiliśmy dla rolnictwa i dla rolników i dla mieszkańców wsi, że mieszkańcy wsi dalej będą z nami, będą z Prawem i Sprawiedliwością. Mariusz pyta, bo jeszcze są pytania od słuchaczy. Tak. Czy trwają prace nad odzyskaniem Senatu? Chodzi, rozumiem, że odzyskanie większości, o to chyba chodzi. Nie ma czegoś takiego jak prace nad odzyskaniem Senatu. Ani nie było, ani nie ma. Ta przewaga opozycji, która stanowi większość w Senacie, jest bardzo niewielka. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Albo będzie zmiana większości, albo do końca kadencji ta większość, minimalna większość zostanie utrzymana. Tego nie wiem. Zobaczymy. Ale były takie buńczuczne zapowiedzi, że po wyborach to na pewno Senat zostanie odbity. Na pewno. Na razie chyba nic takiego... Takie były przypuszczenia. W tej chwili ta wizja chyba się trochę oddala. Maksel pyta, czy prawdą jest, że został pan usunięty, to w cudzysłowie jest napisane, z funkcji wicemarszałka Senatu z racji tego, że nie udało się panu wykonać żadnego transferu senatora do Prawa i Sprawiedliwości? Nie, nieprawda. No krótko odpowiadam. Nie, nie, no, pyta się, czy prawda. Nie, nie. To prawda, jestem zaskoczona, bo pan to potrafi się rozwinąć tak po prostu, że... Nie, no ale pani redaktor, ja no, potrafi się rozwinąć. Jak co, w jakim sensie rozwinąć? Że dużo rozwinąć... pan mówi. Dużo pan mówi. Dużo. Zaczyna od samego początku. Jeszcze po prostu od zarania. I tak można po prostu stracić z horyzontu, o co pytaliśmy. To ja powiem tak, absolutnie była to moja decyzja, prośba i do pana prezesa, i do komitetu politycznego, bo chciałem zrezygnować. I to powtórzę już, nie wiem, po raz setny, że chciałem wrócić do zawodu. Chciałem wrócić do zawodu lekarza, ponieważ przerwa w mojej aktywności zawodowej, chirurgicznej, w ogóle zawodowej. No wiem, mógłby pan stracić prawo do wykonywania zawodu. Już blisko 5 lat i straciłbym prawo wykonywania pięknego, wspaniałego zawodu, który przynosi mi wiele satysfakcji, a też czuję potrzebę pracy i też widzę, że jestem potrzebny również tam. Mam też sporo telefonów i ofert pracy w innych miejscach, więc uważam, że ta decyzja była absolutnie słuszna. Nie wycofuję się z polityki. Jestem politykiem, będę politykiem, aktywnym politykiem. A co przyniesie przyszłość? Czas pokaże, jak to mówią klasycy. Łukasz pyta. Po co lekarze idą do polityki, jeśli de facto w większości nie chcą lub nie mają pomysłu, jak poprawić służbę zdrowia i w parlamencie nie zajmują się nawet tymi kwestiami? Czy nie lepiej wykonywać po prostu swój zawód i poszerzyć grono lekarzy specjalistów? Ja myślę, że jedno i drugie można równolegle wykonywać. Lekarze są osobami bardzo pracowitymi. Wiem, że bardzo wielu lekarzy pracuje na wielu etatach, więc jeśli ja pracuję na etacie polityka i na etacie lekarza, to nie ma w tym nic złego. Mam dużą wiedzę, spore doświadczenie i wnoszę, mam nadzieję, że sporo do rozwiązań, które już podjęliśmy i do tych rozwiązań, które są przed nami. A dlaczego pan nie został ministrem zdrowia, pyta słuchacz Łukasz? No bo ministrem zdrowia został ktoś inny. Ale ja zgłosił się pan na ochotnika. A gdzie pani widzę? No pani, tak, no mówił, że ja co, no to ja jestem gotowy, no. Ja się zgłaszałem na ochotnika, no pani redaktor, nie, absolutnie nie zgłaszałem się na ochotnika. No to jest nieprawdziwa teza postawiona przez panią redaktor. Nigdzie nie stawiałem się na ochotnika. Absolutnie. Czyli nie żałuje pan, że nie został pan ministrem zdrowia? Na ochotnika to się zgłosiłem do pracy w szpitalu, w którym nagle zabrakło lekarza. To tam pojechałem na ochotnika. Natomiast tu jestem do dyspozycji, jeśli będą jakieś
propozycję objęcia funkcji. Na pewno je bardzo wnikliwie rozważę, być może przyjmę, natomiast absolutnie nie zgłaszam, no bo rozśmieszyła mnie pani w tej chwili na ochotnika. Nie. Cieszę się, że mogłam pana chociaż rozśmieszyć. Kilka miesięcy temu zrezygnował pan z funkcji wicemarszałka Mało Senatu. Mało ochotników na stanowisko ministra zdrowia. No na pewno, no, skoro pan minister Niedzielski dostał tę propozycję przez telefon i krótko się i niewiele miał czasu na zastanowienie, no to chyba rzeczywiście to była po prostu ostatnia deska ratunku. Ma olbrzymią wiedzę, wielkie doświadczenie, był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest lekarzem, to też jest atut, to też jest atut. Czyli lekarz nie powinien stanąć na czele resortu zdrowia. Nie mówię tego, pani redaktor, to jest pewnego rodzaju atut. Lekarze mają jakieś tam atuty, ale osoba, która jest spoza systemu, nie pracowała nigdy w systemie zdrowia, a obserwowała bardzo wnikliwie i to z takiego miejsca, gdzie można mieć wgląd właściwie we wszystkie obszary służby zdrowia, naprawdę jest wielkim atutem. Pana zdaniem to jest atut. I właśnie tutaj zobaczyliśmy, Stanisław Karczewski potrafi rozwinąć swoją myśl. I jeszcze jedno pytanie. Kilka miesięcy temu zrezygnował pan z funkcji wicemarszałka Senatu. Rekomendował pan na tę funkcję Marię Koc. Ale Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS, wskazał na Marka Pęka. Czy marszałek Terlecki chciał pokazać wyższość władzy i kompetencji decyzji nad panem? Nie, panie redaktor, nie traktujemy polityki w ten sposób. W polityce prowadzi się zawsze dyskusję, debatę. Również, ale forsował pan kandydaturę Marii Koc, tak? Wie pani, no nie wiem skąd te informacje pani ma od radiosłuchacza. Nie wiem skąd ten słuchacz, ale pani redaktor... No może ma kontakty w PiSie? Chyba tak, może mieć kontakty. No każdy rekomenduje kogoś, kogoś popiera. Czyli pan rekomendował, tak? Prawda? Ale jednak stanęło na Pęku. Tak, ale jest bardzo dobrym wicemarszałkiem, młody, bardzo zdolny, z olbrzymim doświadczeniem, olbrzymiej wiedzy. I pani marszałek Maria Koc byłaby świetnym wicemarszałkiem i pan Marek Pęk jest świetnym marszałkiem. Ale rozumiem, że marszałek Terlecki jednak postawił na swoim, a nie Stanisław Karczewski. Nie, absolutnie. Nie było takie, nie było żadnego sporu, nie było kłótni. Przeprowadziliśmy rozmowę i podjęliśmy takie decyzje i tyle. Dobrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, minister zdrowia niedoszły, tak powiedzmy. I lekarz chirurg z 40-letnim stażem. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę. Dziękuję. Ja również. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam wszystkim się. Wszystkim radiosłuchaczom i internautom życzę dużo, dużo zdrowia.